Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj zajmiemy się tematem płynnych pokarmów i na wstępie chciałbym się trochę usprawiedliwić, dlatego że dzisiejszy film miał być nagrany tak naprawdę tydzień temu. Dlaczego jest opóźnienie? Otóż już wam tłumaczę. Ostatnio dosyć mocno zaangażowałem się w walkę z samym sobą. Rzucałem palenie. To palenie nie tylko powodowało rujnowanie portfela, ale przede wszystkim zdrowia, dlatego jakiegoś czasu rzuciłem, można powiedzieć, palenie i intensywnie walczyłem z tym nałogiem, chodziłem bardzo poddenerwowany, zirytowany i nie miałem naprawdę nastroju na nagrywanie żadnych filmów, ale muszę się wam pochwalić i ten film naprawdę nagrywam dla was z wielką satysfakcją, bo rzuciłem ten cholerny nałóg. Jak polityk teraz powiedziałem, moi drodzy, rzuciłem papierosy. Tak, rzuciłem papierosy, jestem wolny, aż mogę normalnie oddychać, wyczuwać zapach potraw, tych wszystkich składników tutaj. Dobrze, że mojej żony nie ma dzisiaj w domu, do późna pracuje, bo ja teraz czuję bardzo intensywnie to, co tutaj jest, a za chwilę na ten temat, co się znajduje, właśnie tutaj porozmawiamy. To mogę dzisiaj smrodzić sobie na spokojnie w pokoju. Temat płynnych pokarmów myślę, że będzie takim troszeczkę innym, bo tych płynnych dodatków do zanęt, zalewania różnego rodzaju kulek, peletów i tak dalej, jest naprawdę na rynku bardzo dużo. Ale co wyróżnia płynny pokarm, jakie są jego rodzaje? Za chwilę do tego przejdziemy. Dobra, przechodzimy do tematu płynnych pokarmów. Czym one tak naprawdę są? Ostatnio śledziłem w internecie różnych producentów i naprawdę na temat płynnych pokarmów można rozmawiać bardzo długo, dlatego że niektórzy uważają oleje jako płynne pokarmy. Tutaj mam akurat olej z wątroby dorsza. Różnego rodzaju liquidy, boostery nawet są nazywane jako płynny pokarm. Angielscy producenci tworzą je takie, można powiedzieć, bardzo gęste, że jak bierzemy taką buteleczkę i wylewamy na przykład na kulki, to aż takie tak ćtap, ćtap, ćtap powoli to wypada. Ile bym nie porównywał płynnych pokarmów na rynku, oleje, liquidy, aminokompleksy, ekstrakty, czy jeszcze inne produkty? Ja odpowiem wam tak, płynny pokarm, bardzo wysoko odżywczy produkt. Polecam robić właśnie na bazie mięsnych kąsków. Mam tutaj taki słoik, jest to małże w sosie własnym. W składzie mamy tylko małże, sól oraz wodę. Na bazie takiego słoika możemy zrobić bardzo dobrej jakości płynny pokarm. Wystarczy to wszystko zmiksować, dodać niektóre składniki i mamy bardzo dobrą zalewę do wszelkiego rodzaju zalewania przynęt czy zanęt. Ale dzisiaj postanowiłem, że zrobimy sobie pokarm na bazie ochotki takiej ze sklepu akwarystycznego, mrożonej, mam jej sporo, często dodaję właśnie do zanęt, do różnego rodzaju zalew. Jest to, myślę, takie alternatywne, fajne rozwiązanie, bo nie jest to drogi produkt. Każdy może go kupić w sklepie właśnie akwarystycznym i na jego bazie tworzyć różnego rodzaju smakowite zalewy czy wędkarskie kąski. Ja idę teraz do zamrażarki, biorę ochotkę i przystępujemy do tworzenia dzisiejszego płynnego pokarmu. Mamy tutaj ochotkę mrożoną, tak mniej więcej wygląda. Tutaj mamy 4, 8, 12, 16, 20 takich pastylek. W akwarystycznym kosztuje około 4 zł, 5 zł. Jest to naprawdę fajne rozwiązanie do tego typu płynnych rzeczy. Ponieważ jest to zamrożone, ja to sobie trochę muszę natrzeć, żeby to chciało się wydobyć z tego blistra. Mam tutaj zwykły pojemniczek. Wyciskamy sobie tą ochotkę. Ile jej użyć? Myślę, że w zależności ile będziecie robić oczywiście. Mam tutaj taką butelkę. Mam taką butelkę, no to myślę, że wyciskamy wszystko. Czyli 20 pastylek ląduje do pojemnika. No i tak naprawdę nic teraz nie zrobimy. Musimy chwilę poczekać, aż to się rozpuści. Około pół godziny minęło. Już to się fajnie rozpuszcza. Można zobaczyć. Można na przykład dwa takie opakowania ochotek wykorzystać. Czy nawet trzy, jeśli chcecie mieć naprawdę sporo tego mięsa. Można użyć kryla mrożonego.
Jakieś tam rozwielitki są jeszcze z tego, co się orientuje, albo właśnie takich małż, wątróbki zwykłej, czy na przykład mięsa z kałamarnicy. Wiem, że też są w sklepach takie cząstki mięsa z kałamarnicy. Je jak najbardziej też można wykorzystać. To już jest prawie rozpuszczone. Są jeszcze drobne grudki, ale to nie szkodzi. No to i tak się za chwilę wszystko rozpuści. Zobaczcie, jak dużo tej ochotki jest. I można by powiedzieć, że to już może zostać potraktowane jako płynny pokarm. Bardzo duża dawka białka, a co za tym idzie, oczywiście aminokwasów egzogennych. Bardzo skutecznie działa na karpie. Jest to bardzo smaczny, smakowity kąsek, wysoko odżywczy, ale ja lubię wzbogacać. I za chwilę powiem Wam, co do tego wszystkiego sobie dorzucę. Mam tutaj olej z wątroby dorsza. Bardzo dobre rozwiązanie. Jest to niby płynne, ale jakoś nie będę proporcji podawał, bo jest to kompletnie bez sensu. Moim założeniem jest, żeby to było naprawdę, przewaga wysoko odżywczych produktów była o wiele większa nad jakimiś bazami. Choć tutaj mam oczywiście glicerynę i też sobie odrobinkę doleję, ale słońce świeci teraz pięknie. Polecam przy produkcji kulec czy jakichś innych produktów właśnie korzystać z różnego rodzaju strzykawek, miarek takich małych, żebyśmy wiedzieli, co dozujemy. W przypadku jakichś olei czy mączek, nawet jak sypniecie trochę więcej, to naprawdę nic się nie stanie, ale jeśli będziemy wykorzystywać wszelkiego rodzaju dodatki witaminowe czy jakieś aminokwasy, minerały, to musimy już bardzo dokładnie to dawkować, dlatego że jest, każdy producent określa ilość, ile możemy na, tam na przykład, nie wiem, 10 litrów, 20 litrów, 30 litrów płynu wykorzystać. I nie wolno przedobrzyć, dlatego w przypadku dawkowania aminokwasów, witamin, musimy już robić to bardzo dokładnie. Dobra, 3 strzykawki po 5 ml mam tutaj dodane. Mieszamy. Dolać. Dobra, wygląda jak whisky, jakbym degustował teraz. Lafroig 30-letni. Dobra, dolejemy sobie odrobinę konserwantu. Polecam zakupić sobie opakowanie glikolu propylenowego bądź mieszankę benzoensanu sodu z sorbinianem potasu. O tym mówiłem przy okazji robienia boosterów, dlatego kto jeszcze nie oglądał, zachęcam do poprzedniego materiału. Dolejemy sobie 5 ml. O! Nawet trochę za dużo, to resztę. Tutaj mamy, dobra, ja sobie to później poukładam. Dodatkiem, który zastosujemy, są ekstrakty w proszku. Tutaj mam ekstrakt insektów. Można powiedzieć, że to jest taka moja trochę duma. Sam robiłem ten ekstrakt. Jest to nic innego jak naturalne pożywienie karpi i innych ryb słodkowodnych w ich naturalnym środowisku. Dosyć długo nad tą recepturą pracowałem. Wybaczcie, że nie powiem, z czego ona się składa, no bo dosyć trochę zajęło mi czasu, ale możecie wykorzystać różne ekstrakty. Ekstrakt z wątroby, ekstrakt ze squida, różnego rodzaju ekstrakty innych ryb, z tuńczyka. Cała możliwość jest tutaj różnych do wykorzystania, jak i również tych płynnych. Płynne ekstrakty też, może być wątroba, squid, ochotka i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o ekstrakty, dajemy naprawdę niedużo. W przypadku mączek możemy zastosować ich trochę więcej, natomiast w przypadku właśnie ekstraktów one są wysoko skoncentrowane i dodajemy. Sam zapach jest... Uff, och, ale daje. Mączki, uwierzcie, tak nie śmierdzą jak te ekstrakty. Dlatego ich dajemy naprawdę niewielką ilość. Bardzo duża dawka protein, witamin, minerałów się w nich znajduje. I polecam dawkować na taką ilość ochotki. Myślę, że po 15 gram każdego w zupełności wystarczy. Wagę też sobie proponuję przygotować. 6, 9, 13... Dobra. 15. A tutaj mam ekstrakt wątrobowy. Dobrze, że żony nie ma w domu, bo tak daje, że...
Myślę, że ekstraktu wątrobowego 10 gram też w zupełności wystarczy. Dobra, nawet trochę więcej mi się sypnęło. Ale to jest zapach. Dobra. Kolejnym produktem, który ja lubię dodać, zapewne czytając różne opisy produktów, możecie wyczytać o stymulatorach apetytu. Ja tutaj mam swoją mieszankę aminokwasów poszczególnych wyodrębnionych. Jest to treonina, metionina, lizyna oraz betaina. One działają bardzo pobudzająco na ryby. Są traktowane jak stymulatory apetytu. Są to aminokwasy egzogenne, takie, które nie potrafi sam wytworzyć organizm karpia czy innej ryby. Dlatego dodanie takich aminokwasów w niewielkich ilościach naprawdę skutecznie pobudza je do żerowania i jest traktowany właśnie jako stymulator, ale i nie tylko, bo powoduje też bardzo dobre trawienie poszczególnych produktów. W przypadku tworzenia kulek czy zanęt, jak i również takich płynnych rzeczy, dla ryb warto takich aminokwasów dodać, bo naprawdę skutecznie nie tylko je pobudzają do żerowania, ale też powodują o wiele lepsze trawienie ich, ponieważ one są bardzo wysoko skoncentrowane. Ja wiem, ile ich dać. Natomiast jeśli byście kupowali każde osobno, to pamiętajcie, aby naprawdę czytać ilość dozowania. Ja zawsze jest tam podane, że na przykład, nie wiem, 2 gramy na 1 kg mieszanki. Jest tutaj, raz jeszcze powtórzę, betaina, lizyna, metionina oraz treonina. Chyba tak. I dam je pół łyżeczki. O. I to w zupełności wystarczy. Kolejny produkt jest to ekstrakt też mojej roboty. Myślę, że nagram film o tych ekstraktach, jakie robić, choć troszeczkę będzie to trudniejszy proces, ale myślę, że sobie w zupełności poradzimy. Jest to ekstrakt też właśnie na bazie insektów wodnych, czyli naturalnego pokarmu, ale możecie kupić też w takich jednolitrowych opakowaniach ekstrakt z wątroby, ekstrakt z ochotki. To są, pod różnymi nazwami występują, jako hydrolizat, jako ekstrakt. One też są traktowane jako płynne pokarmy i je również warto dolewać. Doleję sobie, myślę, że wezmę sobie tutaj tą miarkę, a w sumie to mam tu tą butelkę. Jeszcze sobie wstrząsnę przed użyciem. Uff, to też daje strasznie. Niestety ja mam przewagę nad niektórymi wędkarzami, bo mam odpowiednie zaplecze, gdzie takie rzeczy mogą powstawać. Nie wiem, czy to będzie widać, ale może zauważycie, jaki to jest gęsty, płynny pokarm. Jego też dam aż pół opakowania. Zobaczcie, jak jest ciemny. Na maksa naładowany wszelkimi rodzajami protein, aminokwasów, witamin, minerałów. A propos minerałów, to za chwilę do tego dojdziemy. Wlewam sobie całość. Dodamy sobie przypraw. Może to być papryka słodka, papryka płatki chili, pieprz kajen. Przypraw też mamy do wyboru całą masę. Dodam sobie jedną łyżeczkę, aby też nie tyle co zmienić aromat tego wszystkiego, ale to też wpłynie bardzo dobrze na trawienie. Jeszcze jedną rzeczą z przypraw, którą dodam, będzie sól himalajska. Ma wiele właściwości, przede wszystkim prozdrowotnych. Większe dawki właśnie minerałów niż taka zwykła. I ją polecam dodać już po... Sól himalajska, aż mnie nie widać, muszę kucnąć. O, trochę kamerka się opuściła. Sól himalajska różowa. Jej dodam, myślę, że taką małą łyżeczkę. Wystarczy w zupełności. Sól jest też bardzo dobrym konserwantem. Gdyby ktoś chciał robić kulki bez konserwantów, to ona również się na to nadaje. Ale nagram ten film, bo sporo osób... O, sobie kucnę. O, sporo osób pisało właśnie na adres mailowy, żeby taki film o kulkach nagrać. Kiedy powstanie, jeszcze nie wiem. Myślę, że w najbliższym czasie. Wszystko to teraz dokładnie mieszamy i za chwilę zobaczycie, jaka fajna nam tutaj mieszanka płynnego pokarmu powstała. Jeśli rozpuszczacie ochotkę, a zależy Wam na tym,
aby ta woda, ten lód, który jest na niej zgromadzony, nie rozpuszczał nam siatek PVA, bo nie wspomniałem chyba w materiałach o boosterach, że zastosowanie gliceryny, jak i również innych tych rodzajów baz powoduje to, że te materiały PVA wam się nie rozpuszczą. W przypadku takiego płynnego pokarmu warto jest ten nadmiar wody, który właśnie po rozpuszczeniu tych kostek lodu z ochotką się uwolni, żeby po prostu odlać. Ja nie będę tutaj wykorzystywał tego pokarmu do obtaczania siateczek PVA, no i tego po prostu nie zrobiłem, ale wy możecie jak najbardziej, żeby uniknąć tego rozpuszczenia. Zobaczcie, jak to świetnie wygląda. I możemy to sobie z powodzeniem teraz przelać. Advitiol i również jest fajny B-kompleks dla gołębi. Musicie szukać w takich sklepach właśnie rolniczych, bądź też sklepach z przeznaczeniem dla hodowców gołębi. B-kompleks z dodatkiem ekstraktu z wątroby. Świetny dodatek, właśnie taki zamiennik tych wszystkich profesjonalnych, też warto dodać. I można go kupić za niewielkie pieniądze, bo 100 ml kosztuje nie wiem ile tam, 20 albo 30 zł, a wystarczy wam na masę naprawdę takich płynnych pokarmów. Możecie go dodawać również przy okazji tworzenia boosterów czy dipów. To już od was i waszej inwencji twórczej zależy. Wyładowany aminokwasami, proteinami, ekstraktami. I właśnie dla mnie płynny pokarm to jest coś takiego. Nawet nie dodawałem tutaj gliceryny, jak mogliście zauważyć. To wszystko w zupełności. Ale trafiłem. Wartości odżywczych, duża dawka mięcha, sypkich aminokwasów czy płynnych aminokwasów, witamin, minerałów, ekstraktów, czy to w proszku, czy płynnych, oleju, jakiegoś dodatku przypraw, mielonych takich właśnie mięsa, czy to z małży, z kałamarnicy, ochotka, kryl, wątroba. Mamy do wyboru, do koloru, można dodać hemoglobiny, czy nawet osocza. Tak jak w przypadku boosterów, w kombinacji mamy nieskończoną ilość. Dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego materiału. Gdybyście chcieli jakiś film na dany temat z kuchni wędkarskiej, aby powstał, to zaproponujcie w komentarzu pod spodem, a ja dla was taki film postaram się nagrać. Dziękuję wam za obejrzenie materiału. Widzimy się w kolejnych produkcjach na moim kanale. Pozdrawiam was serdecznie. Morf Fishing.